9:07. Gość poranka. A gościem poranka 7:09 jest dzisiaj Kazimierz Michał Ujazdowski, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, a dziś senator z ramienia Paktu Senackiego Koalicji Polskiej PSL. Dzień dobry, panie ministrze, panie senatorze. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, dzień dobry. To zanim o wielkiej i małej polityce, to chciałem z takiego wysokiego C rozpocząć naszą rozmowę. Jutro 11 listopada, Święto Niepodległości, rocznica odzyskania tejże. No i zastanawiam się, panie ministrze, czy dzisiaj w tej rzeczywistości, w której jesteśmy między kampaniami wyborczymi, gdzie podział między obywatelami jest tak duży i wyraźny, są jakieś rzeczywistości, kwestie, które mogą być takim wspólnym mianownikiem, który będziemy świętować jutro niezależnie od poglądów, sympatii partyjnych, ani tego, czy i na kogo głosowaliśmy w wyborach? Zawsze zastanawiam się nad tym, co pan sformułował w pytaniu, bo jednocześnie mam obowiązki akademickie i w okolicach listopada zawsze wraz z studentami stawiamy sobie w najprostsze z pytań, ale ma charakter fundamentalny. Jaki jest sens niepodległości? Do czego sprowadza się sens niepodległego państwa? I moja odpowiedź jest następująca. Niepodległość, jej sens niepodległego państwa polskiego jest wyjaśniony tym, czy uzasadniony tym, że jest to jedyny sposób zachowania naszego dziedzictwa kulturowego i przekazania go innym narodom. Bez niepodległości to by nie było możliwe. No i jest to szansa na to, byśmy dobrze urządzili swoje życie współczesne, tak, wolności i sprawiedliwości. I w tym sensie niepodległość wymaga ciągłego odnowienia, bo choć nic nie grozi naszemu dziedzictwu kulturowemu, tylko ludzie o bardzo radykalnych poglądach wieszczą koniec kultury polskiej, koniec świata w dawnych formach, to czy będziemy krajem szczęśliwym, to czy Polska będzie dobrym ustrojem, tak, będzie miała dobry ustrój, życie w wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwie, to zależy już od nas. I po drugie, rzeczywiście jest obciążone konfliktem politycznym. Wciąż jest pytanie, czy nas na to stać. Mam nadzieję, że odpowiedź jest pozytywna, że stać. No to, panie ministrze, skoro już jesteśmy przy tym temacie niepodległości, to nie ma dnia, by politycy przynajmniej jednej partii, mam na myśli suwerenną Polskę, nie grozili, czy nie przestrzegali może przed tym, że ta niepodległość, no a może przynajmniej suwerenność jest jakoś zagrożona. Mówi się dużo o traktatach europejskich, które mają ograniczyć rolę państw narodowych, no i przestrzega się przed scenariuszem, w którym Polska, owszem, zostanie formalnie niepodległym krajem, ale będziemy trochę takim może małym skansenem kultury polskiej właśnie, a decyzje o naszej wspólnocie mają zapadać gdzie indziej w Brukseli. Czy pan jako europoseł widzi też te były europoseł widzi też te zagrożenia, czy jest to duża, duża przesada? No, rzecz jest o wiele bardziej skomplikowana i zdaniem suwerennej Polski jest zdecydowanie przesadzone, tak to. Ale wyjdźmy od tego, że jesteśmy po wyborach i należy cieszyć się z tej oto okoliczności, że wyborcy, że obywatele dobrze rozpoznawali interes Rzeczypospolitej w kluczowych kwestiach. Proszę zauważyć, nie chodzi nawet tylko o werdykt wyborczy, tylko o zachowanie polskiego społeczeństwa. Identyfikujemy bardzo silne zagrożenie rosyjskie. Jesteśmy wrażliwi i dobrze, że jesteśmy w tej sprawie wrażliwi, a zatem bardziej rozumni i realistyczni niż wiele narodów Europy Zachodniej. Wiemy, co nam grozi, wiemy, co trzeba zrobić, wiemy, że trzeba wzmocnić własny potencjał, ale jednocześnie zakotwiczyć się w świecie europejskim. Nie prowadzić polityki, która skutkuje izolacją. Tak? Opinia publiczna wybiera i wymaga bardzo rozsądnych rzeczy. I to jest niezwykle optymistyczne, bo nie zawsze dzieje się tak w krajach europejskich, gdzie niektóry z nich dominował rodzaj pacyfizmu, który rozbrajał Europę wobec zagrożenia rosyjskiego. Polacy są realistami i bardzo dobrze. Teraz co do Unii Europejskiej. To po pierwsze, rząd premiera Morawieckiego, którego członkiem był minister Ziobro, formalnie jeszcze jest
dwa dni, doprowadził do pogłębienia integracji europejskiej, bo PiS nie bronił jakiejś konkretnej wizji relacji między Polską a Unią Europejską. Oczekiwał od Unii Europejskiej, że da mu wolną rękę w destrukcji wymiaru sprawiedliwości i tylko tego. Gdyby Unia Europejska dała wolną rękę w tej sprawie, to Morawiecki poszedłby na jeszcze większe pogłębienie integracji. Problem jest rzeczywiście realny. Jak połączyć zaufanie do współpracy europejskiej, które Polsce jest potrzebne, no z realistycznym i asertywnym stanowiskiem, to znaczy nie tyle z protestem przeciwko jakiejkolwiek formie poszerzenia kompetencji Brukseli, bo w pewnych sferach one muszą być poszerzone ze względu na pewne wymogi cywilizacyjne, ale rzeczywiście no, nie ma powodu, byśmy akceptowali pomysły centralistyczne, pomysły przekształcające Unię Europejską jako federację państw, bo dziś jest federacją państw, państwo federalne. To nie jest ani w interesie Polski, ani w interesie Unii Europejskiej, bo ona musi szanować kompetencje państw członkowskich po to, by zachować żywotność. Taki organizm, jako organizm scentralizowany, nie będzie dobrze funkcjonował. I proszę zauważyć, że w nowym obozie rządzącym, mówię przede wszystkim o stanowisku zajętym przez liderów PSL-u, widoczny jest ten rodzaj realizmu, o którym mówię. Tak? Chcemy lojalnej współpracy w Unii Europejskiej, ale jednocześnie musimy mieć zdolność do obrony i promocji własnych interesów i nie będziemy akceptować centralistycznych form czy centralistycznych pomysłów na jej przyszłość. No to leży w interesie Rzeczypospolitej. Natomiast linia polityczna i ideologia partii pana Zbigniewa Ziobry no, prowadzi do skutków w postaci nieobecności w Unii Europejskiej. Pozbawia Polskę możliwości oddziaływania na jej proces decyzyjny. Jest w tym więcej propagandy niż politycznego realizmu. Ale w istocie z punktu widzenia interesu Rzeczypospolitej, a uważam, że z punktu widzenia dobra Europy, nie można godzić się na pakiet centralistyczny. Przy czym mamy do czynienia z stanowiskiem Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego, która zawsze była w awangardzie myślenia o radykalnym pogłębieniu integracji. Stanowiska państw nie są precyzyjnie wyłożone, więc też nie alarmujmy przed czasem, wypracujmy własną koncepcję. Dobra, że to wyzwanie, ta rozgrywka przed nami, przed nowym rządem zwłaszcza, przed nową dyplomacją. Absolutnie. Natomiast panie ministrze, wchodzę w słowo, bo chciałem, czas nas goni, chciałem jeszcze zapytać o grunt już tak polski, bardzo, bardzo wręcz arcypolski, czyli o kwestię polskiego parlamentu. Wiemy, że będzie, nie ma co kryć, duża zmiana, jeśli chodzi o nowy Sejm, nowy marszałek Sejmu, nowa większość, no i też nowe zwyczaje. I chciałem zapytać w tym kontekście o coś, co regularnie pan zgłaszał i to w czasach rządów Platformy, i to w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli o tak zwany pakiet, który można nazwać no, otwartym parlamentaryzmem. Pakiet, który zakładał zwiększenie praw dla opozycji, no i przede wszystkim regularną rozmowę premiera z parlamentarzystami i otwarcie tego Sejmu na rzeczywistą dyskusję, a nie przenoszenie tej dyskusji gdzieś tam w kuluary, gabinety i czasem studia telewizyjne. Czy to jest aktualne? Bo dziś tę większość będziecie mieli, mówię wy, jako tworząca się koalicja Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Tego bym sobie życzył. Wczoraj Centrum dla Polski, kierowane przez pana posła Rasia, jestem członkiem tego ugrupowania, przypomniało ten projekt na specjalnej konferencji prasowej. Przypomnę, że projekt Otwarty Parlamentaryzm ma postać bardzo konkretną. To jest zmiana regulaminu Sejmu,
jej przedstawicielem wnioskodawców był w poprzedniej kadencji, czy w ustępującej kadencji prezes Władysław Kosiniak-Kamysz i politycy wszystkich, posłowie wszystkich partii opozycyjnych się pod tym podpisali. Chodzi o to, żeby nie tylko zmienić władzę, ale zmienić jakość praktyki ustrojowej, czy jakość polskiego ustroju, by parlament stał się miejscem wolnej debaty, swobodnej debaty, poszanowania praw opozycji i przede wszystkim rzetelnej legislacji, rzetelnej i jawnej legislacji, bo zapłaciliśmy ogromną cenę za ten barbarzyński zwyczaj uchwalania ustaw w 5 godzin, 6 godzin, a nawet w 2 czy też 2-3 dni. To wszystko było, kończyło się rażącymi błędami, no najbardziej jaskrawymi w przypadku tak zwanego ładu podatkowego, czy ładu dla Polski, który tak naprawdę był jednym wielkim chaosem. W projekcie regulaminu Sejmu, który przygotowałem, są gwarancje tego, by stanowienie prawa odbywało się przy poszanowaniu kryteriów rzetelności i jawności. Jest też zasada konsultowania wszystkich aktów prawnych w terminie 21 dni, w okresie 21 dni przy pomocy specjalnego narzędzia internetowego. Bardzo bym sobie tego życzył, by nowy marszałek Sejmu będzie wybrany w poniedziałek i nowa większość ukształtowała polski parlament według jak najlepszych wzorów. Wracam do pierwszego pytania. Polska może być na pewno dumna, i to trzeba przypominać, 11 listopada, z bardzo długiej tradycji parlamentarnej. Pierwsza Rzeczpospolita respektowała dobre zasady ówczesnego parlamentaryzmu w czasie, gdy w wielu krajach europejskich, w tym we Francji, parlament zlikwidowano bądź zawieszono. To jest nasza tradycja. To jest tradycja wolności, a nadać jej stąd też ze względów także historycznych, a nie tylko współczesnych, trzeba zadbać o to, żeby polski parlament dawał dobry przykład, tak? Tylko ja się trochę boję, panie senatorze, że będzie. Oczywiście jest, oczywiście że będzie jest, jak zawsze, jest, że to w opozycji się zgłasza przyjemnie, a później jak już jest władza, to się niechętnie dzieli tą władzą z opozycją i pozwala, by ta opozycja, jakaby ona nie była, patrzyła na ręce. Ja się też tego obawiam, bo nawyk stosowania dotychczasowych instrumentów jest no, bardzo charakterystyczny w ogóle nie tylko dla polityki, tylko dla życia społecznego, tak to znaczy. Mamy nawyk stosowania tego, co jest, tak? No, ale to trzeba wymagać. Ja wymagam tego od siebie, nie będę o tym milczał, będę o tym przypominał. Polska na szczęście jest krajem z dojrzałą opinią publiczną, z niezależnymi mediami, które mają prawo przypominać o tej sprawie i wymagać od nowego układu rządzącego, by zrealizował swoje obietnice. Naprawdę jesteśmy krajem wolnym, w którym politycy no, są pod kontrolą, więc i bardzo dobrze, bo to sprzyja dobrej polityce, tak, i respektowaniu wolności obywatelskich i interesowi publicznemu. Więc ja o tym nie zapomnę, Centrum dla Polski o tym nie zapomni. Jestem przekonany, że to będzie nadal częścią programu Polskiego Stronnictwa Ludowego, a wierzę w to, że dzięki decyzjom nowego marszałka przynajmniej część tego mojego pakietu pod nazwą otwarty parlamentaryzm będzie wdrożona w życie. Nowym marszałkiem prawdopodobnie zostanie w poniedziałek Szymon Hołownia, przynajmniej na tę pierwszą część kadencji nowego parlamentu, więc na pewno te pytania wrócą. Na koniec, panie senatorze, mam do pana pytanie jako no, do człowieka, który chyba, jeśli nazwę go konserwatystą, to nie będzie miał z tym określeniem problemu. Co pan odpowie tym spośród naszych słuchaczy albo po prostu wyborców, którzy mają wątpliwości, czy ta nowa większość, gdzie do powiedzenia sporo będzie miała lewica, gdzie do powiedzenia będą mieli sporo liberałowie z tej czy innej partii, wywróci nam porządek po prostu, który panuje w ojczyźnie, taki porządek, nazwijmy go, no nawet nie wiem jak nazwać, ale taki spokojny, może trochę nie określę go bardzo precyzyjnie, ale mam na myśli te wszystkie kwestie, które
gdzieś tam się pojawiają na marginesie na razie dyskusji publicznej, a o które ludzie się boją, zwłaszcza ci, którzy mają też przekonania konserwatywne, że nowa większość wywróci to wszystko do góry nogami. Prosiłbym przede wszystkim o to, żeby oceniać działania bez uprzedzeń, żeby poczekać na działania, na fakty, bo kampania wyborcza z natury rzeczy mnoży obawy, uprzedzenia. Poczekajcie Państwo na decyzję. Jest w koalicji rządzącej taka formacja, mówię o trzeciej drodze, a w sposób szczególny o moim klubie parlamentarnym PSL, czy ta droga, która zobowiązała się do tego, by przywrócić w Polsce pokój społeczny, by wszystkie grupy społeczne, w tym ludzie wierzący, respektujący tradycję, pozostający w stałej łączności z kulturą chrześcijańską, czuli się dobrze. Poczekajcie Państwo na decyzję, a jeśli oni będą dobre, to zastanówcie się nad swoimi opiniami czy decyzjami w przyszłości. Niczego przecież nie można zagwarantować. Ludzie mają prawo, obywatele mają prawo do obaw, ale prosiłbym o poczekanie na decyzję i uznanie za dobre tego, co będzie dobre, a wierzę, że tak się stanie. No to czekamy na pierwsze decyzje nowego rządu, pewnie dopiero w grudniowe, bo ten kalendarz sejmowy i zegar sejmowy jest jaki jest, konstytucja jest jaka jest, decyzja prezydenta jest jaka jest, więc trochę na ten nowy rząd jeszcze poczekamy, no a później będziemy sprawdzać, pytać, prześwietlać i do rozmowy pewnie nieraz wrócimy. Kazimierz Michał Ujazdowski, były minister kultury, dziedzictwa narodowego, senator Koalicji Polskiej PSL. Dziękuję serdecznie panie senatorze, dobrego dnia. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. 7:09. Gość poranka.